Iwona i Dominika obawiają się, że Mela wróci na stałe do pracy w Addiction. Próbują coś zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Co to jest, Janek? Nie ma lepiej. Pokaż. Zostaw, to jest świecący proszek. Czekaj, co? No co ty w gimnazjum nigdy nie byłaś? No słuchaj, obsypiemy tym siedzenia. Jak przyjdą goście, zaczną się drapać. I pomyślą, że to wszystko jest wina Meli, że sprowadziła to pluskwy. Faktycznie, przecież ona się zapadnie pod ziemię ze wstydu, ona tu już więcej nie przyjdzie. Tak, cześć, Melcia! Co tam u ciebie? Uderzyłaś się w głowę, Małkowska? Nie, no słuchaj, po prostu martwię się, jak tam twoje pluskwy. Pozbyłaś się ich już? Wiesz co, znam cię. Znam te twoje kombinacje, zejdźmy z drogi. Nie no, po prostu teraz łączą nas więzy krwi, krwi mojej, twojej, zmieszanej w brzuszkach małych, słodkich pluskiew. Daruj sobie. Słuchaj, no dobra, po prostu chciałam ci podziękować za to, że przyszłaś za mnie do pracy i tyle. Tylko, że nie zrobiłam tylko dla ciebie, tylko dla Irka, bo mnie poprosił. A. I dla kasy. Okej, okay, ja myślałam, że skoro pogryzły nas te same robale, no to już jesteśmy best friends forever. Zapłaciłam za dezynsekcję, więc jesteśmy kwita, daj mi już spokój. O, cześć, Melka, dzięki, że przyszłaś, cześć. Kochanie, daj mi pół godziny, muszę odebrać ważne zamówienie i wszystko będzie git. Dobrze, rozumiem. Buzi? No i to mi się podoba, to lecę, wiesz? Dobrze.